Siemka wszystkim, jestem Kobran i cóż, stwierdziłem, że zacznę od nowa grać. Wy się nie śmiejcie, ja wam wytłumaczę czemu. Jest tak, ponieważ już raz miałem taką sytuację, kiedy grałem Japonią, że toczyłem wojnę z kimś, kto jest ode mnie nieco, ja jestem w renesansie, a oni już epokę przemysłową mają. Tam niby jedna technologia, czy tam dwie, ale uwierzcie mi, to jest różnica, bo ja wciąż walczę przy pomocy RKBuzerów. Oni zaraz pewnie będą mieli pechotę z pierwszej wojny światowej. Jak już mówiłem, walczyłem Japonią, tak z Koreą. I cóż, ja dopiero miałem RKBuzerów, a oni mnie rozjeżdżali piechotą z pierwszej wojny. A potem artylerię mieli rakietową i mi się to nie podobało, bo miałem lepiej wyszkolone jednostki, ale oni zadawali mi i tak większe obrażenia, bo byli do góry z technologią. No ale w sumie to dlatego, że Majowie nie musieli się grzerać z Hunami przez długi czas, dlatego zagramy od nowa. Tak. Ale tym razem, żeby nie było jakoś dziwnie, chwila. Fraktal mnie ciekawi. No bo zagramy na mapie Fraktal. Ogromna, no może nie ogromna, ale duża. No, dalej książę będzie. Poziom gry... Miałem wcześniej zwykłą, teraz dam epicką. Nie ustawię na martwą, tylko epicką, bo mi się na zwykłej mi się trochę dziwnie gra, bo tak jakby trochę za szybko. Jestem przyzwyczajony do maratonu i epickiej gry. Dobrze, i teraz ja już sam wybiorę cywilizację, żeby nie było mi... No, żeby po prostu pokazać, że jednak umiem w to grać. Tylko gdzie jest jedna z moich ulubionych nacji? Jest Holandia. I zachowuje 50% zyskiwanego zadowolenia z zasobów luksusowych, jeśli ostatnia sztuka tego zasobu zostanie sprzedana. Czyli jeżeli przeciwnik sprzeda nam ostatnią sztukę zasobu, to my dostajemy 50% więcej chyba, ale na pewno jak my sprzedamy zasób, to dostajemy połowę tego zadowolenia. I to, uwierzcie mi, to jest genialne. A jeszcze Polder. O, to już w ogóle. Niderlandy zarządów Wilhelma Orańskiego. To czerwone to nie są tereny, którymi władał, żeby nie było. To są te, którymi władali tam Hiszpanie. I to jest dzisiejsza Belgia. Wow. Zaawansowane. 10, 12 niech będzie. 22 niech miasta będą. Szybkość, trudność książę, dużo, no dobra. Dobra, mam nadzieję, że... Czasowo zostawimy bez szpiegostwa, stary zostawimy zmieszczenie, szybkie... Dobra, tylko mam pytanie. No dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że mi trafi w miejsce podobne do tego, które grałem Osmanami, czyli bagna, bagna, jeszcze raz bagna. Tak więc rozpoczynamy grę. Już się zamykam, bo będzie ładny wstęp. Witaj, niezłomny książę Wilhelmie Orański. Wyzwolicielu Niderlandów i bohaterze narodu niderlandzkiego. Dzięki twym odważnym działaniom w 1568 roku podczas powstania przeciwko władzy hiszpańskiej Niderlandy zyskały wolność. A to w końcu doprowadziło do wybuchu wojny 80-letniej. Dzięki twoim czynom mogły powstać pierwsze nowoczesne republiki Europy, Republika Zjednoczonych Prowincji. Oddałeś życie podczas rebelii. W 1584 roku zginąłeś z rąk zabójcy. Lecz twa śmierć tylko wzmocniła wolę ludu, a twoja spuścizna ojca ojczyzny na zawsze pozostanie symbolem holenderskiej niepodległości. Dzielny książę, lud ponownie pragnie twego przewodnictwa i mądrości. Czy możesz jeszcze raz zapewnić niepodległość twego królestwa i poprowadzić je ku wielkości? Czy zdołasz zbudować cywilizację, która wytrzyma próbę czasu? Oczywiście. I tak, no, mamy jednostkę Gesmorski. To jest jednostka łupieszcza, czyli takie, które nie atakują dystans, ale ona ma już do zdobywania miast bonus, a potem jak się ma miasto nadmorskie, to tak można ich, takie można super mieć bonusy. No i Polder może budować wyłącznie na obszarach zalewowych lub akoradłaś, natychmiast zwiększa produkcję żywności, daje plus 1 do produkcji i plus 2 do do złota. I chyba mam chujową. Dobra. Obszar zalewowy to są na pustyniach nad rzekami. To są pustynie nad rzekami, żeby nie było. Ja się tu przeniosę.
I to mnie zastanawia. Przeniosę się chyba jedną do przodu. Muszę wiedzieć, tak o. Tu mam taką. Potem będzie. To jest taką. Czy mam srebro? Bo mogą być. Dobra. Bo maksymalnie o 3 się może rozszerzyć, dobra. Na pewno? Bo już nie pamiętam. No o 3. O 3 może korzystać, chyba. Bo to teraz zadecyduje od tego, gdzie zmontuję miasto. Mogę w sumie na srebrze. Ale będę miał dalej do farm jakichś konkretnych. Ale będę miał zadowolenie za darmo. I za darmo złoto. Zresztą tu jest chyba... chyba na srebrze się jednak wybuduje. Bo za darmo do produkcji będzie bonus. Poczekam teraz turę. I będę miał w miarę blisko do marmuru i zboża. I tutaj same poldery. Tutaj nic nie będę stawiał teraz żadnych... No, Amsterdam. Jest i powinniśmy mieć bonus do produkcji od razu. Drzewo technologii, tak już mówiłem, pismo. I to jest podstawa tak naprawdę. Mogę zacząć jeździć. O, i tutaj mam... Kurde. Znowu. Ja mówię... Oj, nie to. Tak, zwracam. Mówię, kurde, bo znowu Amsterdam. No i nie przy nad morzem, no. Teraz jak, już tak miałem. Ale jest dobrze, bo jeszcze mam bizony. Do ryb chyba nie będę miał dostępu. To jakieś wolne państwo miasto, będę mógł je zająć. Bo zależy od czego jest, bo... Spróbuję iść w naukę. Żeby nie było. I tutaj Ormus. I to jest nadmorskie. Można się sprzeczać. Czy się przeczę? Tutaj widzę, że na jakiś... Chyba tundra się zaczyna. Nie, ogólnie powiem wam, że się mimo wszystko cieszę z tej pustyni. Bo nad tą rzeką, tutaj są tereny zalewowe i można polderów pobudować. Tak więc to mnie bardzo cieszy. I powinno być w miarę sporo tych moich polderów. O, jest, są jakieś ruiny. Mam nadzieję, że nie spotkam za szybko wroga. Bo chcę jak najwięcej budować. O, takie lubię. Chociaż tak naprawdę tutaj jest, chyba jest przeciwnik. Albo mi się zdaje. Chociaż wolę, kiedy... O, to jest dobra, barbarzyńcy, świetnie. Chociaż wolę tak naprawdę, kiedy moi zwiadowcy odkrywają ruinę i mają lepszą broń. Bo wtedy mam po prostu łuczników za darmo, oni dają. Naprawdę przydają się łucznicy na początku. Teraz pomnik, żeby kultury więcej było. Tak, i mogę atakować na szybko tych barbarzyńców. Chcę po prostu doświadczenia zgarnąć trochę. To jest dużo niby równin u mnie dookoła, ale tu są lasy i tak dalej. Więc zobaczymy. To w ogóle jest druga rzeka. I tutaj też bym wybudował miasto chętnie, właśnie drugie. I właśnie dlatego, że jest pustynia, to będę miał poldery. Ja lubię poldery. Jeszcze jest, jak religię jakąś zdobędę, to pójdę w to, żebym w nadmorskich miastach miał, nie wiem. Chyba jest tam, że zadowolenie. W miastach nad rzekami, czy tam za ulepszenia. Nie, chyba było... Holendrzy mieli chyba specjalny jakiś tam... Singapur i Skupiecki. No to fajne, to zostawię na pewno miasto. I rozszerzył się Amsterdam, jak największe miasto musi być. I tym razem będę sam zarządzał, bo zapomina się i mnie po prostu z automatu przydziela wielkich ludzi. Pod przychód, znaczy na przychód, pod wzrost. I tam zamiast żarcie na rozwój miasta, to jest żarcie na wielkich ludzi. Tu nic nie ma w sumie, to tam nie idę.
W ogóle teraz się cofam bez przerwy. Tutaj mógłbym ich zaatakować i ich zaatakuję. To i tak mnie w kleszcze nie wezmą, bo tutaj ten oddział jest za słaby. A ten będzie miał minus za atak, poza tym. Tutaj niech chwilę poczekają. Albo jednak wezmę tu i to jest srebro, ale to srebro i tak nic nie daje, bo na razie nie będę mógł go wykorzystać, bo nie mam tu miasta. Dobra, zmierzają tu. Czyż powie glina temu, co ją kształtuje? Co robisz? To jest takie głębokie. Nawet tych nie zniszczę jeszcze. Poczekam chwilę, oni zaraz uciekną. A więc szkoda było mi ich... A nie, dobra. To są tam, gdzie chciałem. Pięknie. Atak. Niech jeszcze oni mnie zaatakują, bo za obronę dostaje się zawsze doświadczenie. To jest bardzo ciekawe. Okej, świetnie. Jest pierwszy cud. Uluru! Zwiększyło zadowolenie. Jej, ale i tak bym chciał mieć dostęp tego Uluru, to nie no, musiałbym podbić Singapur. A Singapur jest właśnie miastem przydatnym tak naprawdę. Bo to jest kupieckie, czyli zadowolenie i uwierzcie mi, się opłaca Holandią właśnie w takie miasta iść. O, jest, są ruiny. Czy będę miał łuczników? Nie, wolałbym technologię tak naprawdę teraz szybko odkryć. I to niekoniecznie pismo, ale jakąś inną technologię. Aha, no dobra, 63 zł niech będzie, bo będę mógł sobie kupić szybkich osadników, bo ja zazwyczaj kupuję osadników i biorę właśnie ten, tą politykę. No dobra, to teraz mam spichlarz albo kapica i biorę kapicę. Bo chcę mieć wiarę jak najszybciej. Tak, zaraz zgładzę barbarzyńców. Ale idziemy tu. Bo tymi będą odkrywać też moi włócznicy. No, zabijcie go. No. Bez przesady. Oni mają włócznie i tarczy, on samą maczugę i go nie załatwili. Nie wiem, to jest trochę śmieszne czasami. Też myślę, że premię do walki w trudnym terenie, choć nie, rzeki muszę, tyle tutaj nie ma. To wyszkolenie się przyda. Od razu atakuję, nie czekam aż się zregenerują. Możemy mieć złoto. Gdybym był... A nie, to już nie. To już chyba... Nie, czy furor ten... O, jest Konstantynopol, jest pierwszy przeciwnik. O, monopion thawma. Lady Teodora z Bizancji, w ogóle te przydomki. Co sami są śmieszne. I fili do Bizandio. Nic, handel... Nie, nie mogę, bo jeszcze nie mam tej technologii. Do widzenia. A stolicę już poznałem. Więc nie potrzebuję ambasady na razie. O! Tych nie znam. O, Portugalia. Maria, rainha de Portugal. Já nos conhecemos? Pareceis-me familiar. Ou talvez não. Boże. Ja myślałem, że ona mówi z, czy ona mówi z rosyjskim akcentem? Czy ja po prostu nie wiem, jak akcent portugalski? Na to wygląda. Dobra, lecimy. Aha, miałem się zregenerować. Dobra, polecę tutaj na razie. Bo w dżungli będę miał większą tą... Większą, lepszą ochronę. Tak, i nie wiem, gdzie wybuduję miasto tak naprawdę. Nie no, nad tą rzeką. Tylko to tak średnio ze złożami jest. Szczerze mówiąc. No, tu już jest morze. Nie no... Dwóch przeciwników na kontynencie, gdyby było, to bym nie narzekał. Jeszcze jakby jednego tylko znaleźć. O, jest. Przyjmij wolność. Zapewnia kulturę w każdym mieście. Odblokowuje piramidy. Chętnie. No, są barbarzyńcy. No i to jakieś miasto. Chyba Kuala Lumpur.
Ma taki czarno-żółty pasek, ja już nie pamiętam dokładnie. Czy Kuala Lumpur było tu? Nie, to był Singapur, to Kuala Lumpur chyba. I ona była miastem wojowniczym. O, jest! I tutaj jeszcze nie było Portugalczyków. Amsterdam się tymczasem powiększył. Sprawdźmy przydział obywateli. Na co idzie przydział? Na żywność. No dobra, niech będzie na żywność. Chociaż się zastanawiam, czy nie dać na produkcję. Ile wtedy tur? 25, a 5, będzie 5. A w tym przypadku 6. Nie, no to jednak wolę tą turę dłużej poczekać. Na wiarę. Ale w zamian za to mieć szybszy przyrost populacji. Dobrze, teraz. Nie no, tak naprawdę. Pokazanie mapy to przydatne się jest czasami, jeżeli nam odkryje jakiś kontynent albo pokaże po kilka kilka, gdzie są inne ruiny. Ale pokazanie mi, gdzie są barbarzyńcy, to jest najmniej przydatne z przydatnych rzeczy, które odkryłam w cudach. No. Co tu dużo mówić. Dobrze, idziemy na to wzgórze. Tutaj Portugalia jest tutaj. Portugalia ma chyba... Aha, ona może budować na terytorium państw, miast, faktoria handlowe, które zapewniają im złoto, z tego co pamiętam. Ale mają jakiś okręt i właśnie tylko tyle. I chyba mają właśnie, tak naprawdę ich perk to nie polega na tym, że mają bonus do przychodu z tego budynku, który mogą stawiać. Ale się sprawdzę, bo nie pamiętam. Bo ogólnie to ja dawno nie grałem tak naprawdę. Ja się zagrywam w Wiedźmina 3 i teraz czekałem na aktualizację do Europy Universalis. Pograłbym w Europę Universalis, ale zepsuła trochę. Aha, nie, mają więcej złota z szlaków handlowych, dobra. A tutaj to jest faktoria, no dobrze, mówiłem i nauk. Tak, jest faktoria i można budować na łąkę. No wszędzie można budować, byle odkryć nawigację. No dobra. To lecimy dalej. Myślałem, że coś ciekawego się zdarzy. Są banany. Nie no, dalej nie wybaczam im, że banany nie dają zadowolenia. Kto nie cieszy się z bananów? Powiedzcie mi. Mój kot nawet lubi jeść banany. No, to prawda, bez skórki. I się po mu się nudzą. I to chyba nie tylko dlatego, że ja to jem i on cały ten. Jak widzi, że ja jem, to on też musi co jeść. Tak. No i no dobra, jest Amsterdam. To teraz spichlerzyk. Nie, jeszcze innych zwiadowców w szkole. Złota ci u nas dostatek. Jeszcze. Tak. Dobra i... No i to mnie wkurza. To mnie wkurza, jak jestem blisko jednostki wroga. Nie mogę ich okrążyć. To jest bez sensu dla mnie. Czemu nie mogę ich otoczyć? To najwyżej niech będzie kara, że jak tak zrobię, to tracę, że jest ryzyko, że stracę ileś tam życia. No nie. Że nie mogę całkiem do nich iść. No to się już dało. No. O, udało się zebrać wiele, ile potrzebuję. A, no to zaraz założę Panteon. Dobra. I jest git. I zaraz tutaj zmiana będzie. Wielką bibliotekę zaraz zacznę robić. Tylko co teraz? Tyle technologii. Tutaj na razie to mi nie jest potrzebne. Tak naprawdę. I co by mnie uradowało? Łucznictwo dałoby mi. Dobra, którędy najszybciej dojść, gdzie było tu gildie. Budowa polderu. Aha. To trochę potrwa tak naprawdę. Ale myślę, że będzie dobrze. Wezmę chyba kalendarz. Chociaż co mi jeszcze raz. Czy ja mam coś? Nie, nie mam na razie. Ale przydałby mi się kamieniarz, tak naprawdę. I kamieniarz będzie tu, tak, więc to murarstwo, a potem pójdziemy w kalendarz. Jako tylko tego pana zrobimy. I mi się przyda naprawdę drugi zwiadowca, bo będę mógł szybciej odkryć mapę. Tak, jest Panteon.
I tak, o, do żywności co budów zadowolenia z miasta po placu wyżej 6, do siły ostrzału miast, do kultu i rowezy z każdej winy i kadzidła, do produkcji skutrów, Bóg na tronie, Bóg kultur z pastwic, do produkcji z miasta po placu wyżej 3, do wiary, jeśli gracz wygra bitwę, żywność za każde źródło bananów, cytrusów, pszenicy, z kaplic, kultura, kultura i wiara z każdej jeden złota i srebra, to by mi dało od razu wiarę, ale nie, folklor wiara za... Wiar z pustyni. To by było dobre tak naprawdę w moim przypadku. Bo już tutaj mam tak, o, 1, 2, 3, 4, 5 pól pustyni. I tutaj bym miał, chociaż... Tak, i to by było niezłe, ale sprawdźmy jeszcze tu. Szybsze powiększanie granic tak naprawdę by mnie ciekawiło. Zadowolenie do plantacji, do... Kurczę, teraz mi ciekawi, chwilę. To jest dla mnie nieprzydatne na razie. I teraz pomyśl. Folklor pustynny. Dzięki niemu szybciej rozwinę wiarę. Ale szybsze powiększanie... Nie no, wezmę jednak folklor pustynny, ze względu na to właśnie, że jak dwa najbliższe miasta będą nad pustynią, przynajmniej planowo. Tak, i teraz tutaj mamy już, widzicie, plus 5. To ja błyskawicznie się wyszkolę. Znaczy, błyskawicznie będę mógł założyć religię. I to mi da tak naprawdę prawdziwy bonus. Idziemy tutaj zobaczyć, jak wygląda Lizbona. Myślę, że dobrze będzie. Tutaj najbardziej lubię, najbardziej uśmiechnięci jestem na samym końcu. Ale zobaczmy, czy mam... Ale mam drugą populację tak naprawdę. Ktoś ma już chyba kolejny poziom większy ode mnie, czwarty. Ale nie jestem w stanie stwierdzić, kto. O, i kolejne ruiny. I to mnie cieszy, że tutaj tak akurat Portugalia niechętnie chyba łaziła na wschód. Orm zbierza cel, obozowisko. Dobrze. O, i jednostka została wyposażona. I to mnie cieszy. Mam teraz łuczników i łuczników chyba odeślę do domu w takim razie. I teraz tak, o co mogę? Tempo albo produkcja. Tak, wezmę do produkcji, bo dzięki temu... Albo wiecie co? Dwie tury, to ja jednak wezmę wielką bibliotekę od razu. Bo się boję, że oni mi w te dwie tury wybudują tą bibliotekę. Jak ją ktoś przede mną wybuduje, to się bardzo zezłoszczę. Tak, no i tak za 6 tur się powiększy miasto, więc myślę, że będzie spoko. O, i Florencję odkryliśmy. 30 sztuk złota. Szkoda, że jak to jest miasto kulturowe, to mi nie da iluś tam jednostek kultury, tak jak jest z miastem, świętym miastem. I tak właśnie powinno być, że za odkrycie kulturowego dostajemy kulturę, za odkrycie miasta militarnego to w sumie, nie wiem, jednostka, która to zrobiła, powinna dostać doświadczenie, za miasto tam handlowe powinniśmy dostać, nie wiem, powiedzmy, jeden zadowolenia, za miasto nadmorskie ileś tam jednostek żywności jednorazowo, wiecie, tak o. Że się z nami podzielili żywnością, albo że jednostka, jeżeli była ranna, to jest tam przywracana do zdrowia, bo tam się podzielili z nimi żywnością. A nie, Valletta, to była Valletta, stolica Malty, która mi się ciągle kojarzy z Lavaletami z Wiedźmina. Tam też się szturmowało zamek Lavaletów. I dlatego zawsze mówię Lavaletta, a nie Valletta. Valletta. No dobra, tutaj zaraz szybko odkryjemy te pola. Tutaj widzę. Myślałem, że ta rzeka kończy się gdzieś tutaj, ale ona chyba idzie i się zaczyna dopiero tutaj. To bardzo ciekawe. Jakoś muszę nazwać tą wielką rzekę. Właśnie, bo to nie jest Papa Świata, więc jak macie pomysł, jak nazywać te rzeki czy coś, to możecie mi powiedzieć. To będzie, wiecie, łatwiejsze. Łatwiej będzie, powiedzmy, że nazywać to wszystko. Mogę ich ostrzelać, co tam. Nabiję może trochę doświadczenia, dobra.
Przechodzimy w takim razie, tutaj mają oazę, oazę spokoju. Słyszymy podwojenie pod chwilą przyszłość, podpisując deklarację przyjaźni. Co ty na to? Tak, z chęcią nawiążemy współpracę, ponieważ oba nasze państwa są takie państwa bardziej handlowe niż wojenne, tak naprawdę. Dobra, tutaj ich jeszcze trochę pomęczę. Tak, się powiększyło. I gdzie mamy? Mamy do produkcji. No dobra, niech będzie do produkcji. Chociaż, no niech będzie, ale szkoda, że nie dostałem jakiś pola z wiarą. Ogólnie to muszę zaraz... zaraz otrzymać moich... nie wiem, no nie wiem, zaraz muszę dostać kultury, żeby... ludzi wyszkolić, a nie. Moje ostatnie słowo należy do mnie, Żebym dostał doświadczenie za nich. Dobra. I za to, że ich zabiłem, dostałem dostałem im poparcie. A nadal zaraz z kultury za mało. Może obozowisko chcecie zniszczyć? Nie, nie ma misji. Ale zaraz będą mieli. Dobra, już tutaj sobie poradzę z nimi. Bo się bałem, że mi przyjdą i mnie pomęczą. No ale jak nie, no to wracamy. Tu idziemy. I tutaj tak jakbym miał chłopów, że się tak wyrażę, to pszenica i potem tutaj wszędzie na tych trzech polach nie pastwiska, tylko żarcie. Tutaj wiadomo. Tutaj targ, jak odkryję targ, a tutaj polery, jak będę miał odkryte polery. No dobra, ale w tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam do kolejnych odcinków mojego drugiego sezonu z gry Cywilizacja 5, w którym to spróbuję stworzyć z Holandii prawdziwą potęgę i tym razem nikt mnie nie pokona. Bo uznałem, że tamta gra to była porażka. Tak więc to było na tyle. Cześć! I pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli filmik wam się spodobał i koniecznie skomentujcie.